się tylko potrafi bawić taką parówką niemiecką, bo przecież nawet tego nie chce zjeść. Miki po prostu myśli, że to jest mała myszka, nie? Nie Miki? Myśli? Miki myśli, że to jest mała myszka i po prostu ją sobie przerzuca. Bawi się. Tak, i robi atak na parówkę. A proszę, a proszę. Tak, parówka niemiecka służy tylko do zabawy, nie do jedzenia. Polski kot od razu wyczuwa, że to może być tylko myszka. Sztuczna myszka. A proszę. Miki, atakuj. Atakuj tą myszkę niemiecką. Tak? O, proszę. Bardzo ładnie. Tak. Gdzie jest ta myszka? Gdzie jest ta myszka? Gdzie jest ta myszka? Twoja. No, gdzie jest ta myszka? Halo? Słucham, Urbanek. Witam, Artur Głowacki się kłania. I co, witam. Patrzał pan ten silnik z tego Passata? Będzie co z tego auta? Tak. No raczej bym się nie ładował w to. Nie kupować jego? No, bo tam kurde, jak on na tym, to tam może być wałki rozrządu, ile ma 300 tysięcy, to tam trzeba kupę kasy, bo mogą być wałki rozrządu, może być tam i z kompresją problem. No różne tam historie mogą być, nie? Nie kupować, chyba że 100 euro, nie? 300 ma na kulane, nie? Proszę? 300 ma na kulane. Ma 320 tysięcy. Weź się zbokuj, kurde. A jak za 100 euro, to kupić go? Za 100 euro na części dla ciebie? Nie, no tam kurde, bo tam wiesz, bo tam trzeba i wałki rozrządu, czy to zjechane. No tam kurde, kupę kazy, czy wtedy nie lepiej silnika drugiego wstawić. Aha, okej. Okay. Jak tam robisz, to tam już kurde. No dobra, a jak przyjadę w grudniu, gdzieś tak 6, 7, 8, to zrobisz mi tego Mercedesa no. A-klasę? Tak, będziemy patrzeć. No dobra, ale to już na 100% podjeżdżam i zostawiam tak, go tak. Na dwa dni. Dobra, Roman. Dobra, okay. Jesteś w porządku, gość. Walczymy nadal o Polskę wolną, dobra. Nie? Dobra. No to dobra. Fajno, no na razie, no cześć, hej. No cześć. Na razie. Cześć. No cześć. Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale. No witam. Artur Głowacki się kłania. Zadzwoń do mnie, asystencie. Dziękuję. A muszą utrzymać rodziny. Tu jeden pan jest bardzo zmęczony. Widocznie pożegnanie było ostre z rodziną. No dokładnie. Tutaj pani też musiała opuścić męża i dzieci, ale trzeba pracować. Jak pani ma na imię? Pani Asia. Dlaczego pani jedzie do pracy? Co się stało takiego? No to taka decyzja była.
Nie finansowa raczej. Nie finansowa, czyli odwiedziny rodziny. Rozumiem. No dobra, tutaj widzę pana już, który ma doświadczenie. Siwa czupryna, już taka jak moja prawie. No niestety. Co pan by mógł powiedzieć dla polskich patriotów, którzy zostali jednak w kraju, pracują w kraju? Nie wyjeżdżają wszyscy. Wszyscy nie mogą wyjechać. Nie, no. Życzę powodzenia wszystkim. Okej. Okay. A pan? Ja pracuję w Belgii, w cukierni. W Belgii? Ta. W cukierni? Tak. A. W Polsce to po prostu podatki zniszczyły człowieka. O. Podatki zniszczyły człowieka. Sam wiem, że w Warszawie mi proponowano... Podatki niszczą człowieka. Dobrze Dziambor mówi, żeby... zniszczyć podatki. Taka piekarnia, to znaczy obniżyć. W Warszawie proponowała mi taką pracę, chyba na początku 12, a potem 14. W czasie A jeszcze 8 miesięcy temu Artur Dziambor mówił, że Artur, uwierz, jak już jestem w Sejmie, to nie da rady obniżyć podatków. Głosowa plusa 6, 6, 5, 4, 2, 8, 7, 3, 6. Po sygnale nagraj wiadomość. Pani Iwonko, proszę o telefon w sprawie pracy. Czy pani tam przedłużają, czy nie? Dziękuję. Masakra. Don't
koleżanka mi wyjaśniła te. Ale wysłał to, co chciałem. Wiem, na czym stoi. To ciągle jest. Dobry. No cześć, no cześć. I co? Mam odzwonić? No w Kauflandzie jestem. Nie, po co masz odzwonić? Zobacz, co tam się dzieje, nakręć jakiś film, jak się przechodzą pomiędzy regałami. Trzeba kręcić w Kauflandzie, a co tu ciekawego? Jak myszy chodzą pod regałami? Przecież ja byłem ostatnio, to widziałem. Bo... Ale ja już wyszłam, ja już jestem tu bliżej, gdzie Orange, bo tu czekamy z koleżanką. Aha. Na konsultację jest tutaj z panem, ale jest kolejka, o już teraz. To no co rozumiem. Mam tu kręcić? Nie ma co kręcić na razie. Ciekawego, no co ja mam tu kręcić? Jak koleżanka siedzi, gada, czy co? Myślałem, czy że coś, chcesz wiedzieć? Myślałem, że coś w ogóle nakręcisz, nie? No jasne, nie mam co robić. W tej chwili to wiesz. Wiesz, jaki cyrk? Sabina tu ląduje. Już Sabina znowu ląduje, do pyły ląduje. Miała wylądować, miała o 13 wylecieć z Warszawy, a teraz ląduje wieczorem. No to dobrze. Jak ona ląduje, to ja muszę jechać tam. No to dobrze. Zmienia cały harmonogram, pani Sabina. No to dobrze, w porządku. Dobrze? Nie do końca dobrze, bo powinna się spytać, kiedy mamy czas z Gosią i na przykład ja mam więcej czasu piątek, sobota, no. Rozumiem, no to, ale ogólnie to Wiktoria, no Wiktoria. Dobra, ja przepraszam, bo ja mam drugie połączenie, muszę odzwonić, no dobrze, potem zadzwoń do mnie. No na razie, no hej, no na cześć, razie, no cześć. Cześć, hej. Tu skrzynka pocztowa numeru 5008656666. Po sygnale zostaw wiadomość. No cześć Andrzej, zadzwoń do mnie. Wczoraj rozmawiałem z prezesem i powiedział, żebyś w miarę możliwości się ze mną skontaktował, także liczę na ciebie, na razie. Wiktoria, Polska zwycięży.